Dzisiaj co nieco przybliżę pewien rodzaj transportu, a mianowicie przewóz drogowy, przewóz przesyłek lotniczych. Określa się to mianem tego typu, wykonywanie tego typu zleceń, przewożenie tego typu ładunków, określa się mianem air cargo, z języka angielskiego, to jest takie międzynarodowe określenie tego typu transportu, bądź też Luftfracht z niemieckiego, czyli w wolnym tłumaczeniu powietrzny towar, powietrzny ładunek. To jest takie międzynarodowe określenie i takiego się właśnie, takim się mianem określa właśnie ten rodzaj transportu. Z czym się wiąże tego typu transport? Dla przedsiębiorcy troszeczkę może i dla kierowcy, o tym właśnie dzisiaj będę starał się coś co nieco poszerzyć ten temat. Zacznę może od tego, jak wyglądają ładunki lotnicze. Bo to nie jest takie samo jak palety czy jakieś tam inne sztuki przesyłek. Troszeczkę to wygląda inaczej. A mianowicie ładunki lotnicze przewozi się na takich plastrach, tak zwanych blachach. Kierowcy na to mówią blachy. I są to takie aluminiowe plastry. Powiedzmy, że to jest ten aluminiowy plaster o wymiarach 3,20 na 2,5 metra. Czyli 3,20 na naczepa ma 13,6, czyli mieszczą się 4 plastry na naczepie i zostaje tam trochę. I powiedzmy, że to jest plaster i na nim układa się towar. Tu paletę, tu jakąś beczkę, tu jakieś kartony, tutaj jeszcze coś innego, jakąś skrzynię drewnianą. I na to się układa ten towar. Jak się skompletuje już taką paletę, odpowiednio jest tam duża, wielkości i tak dalej, narzuca się na to taką siatkę, taką, powiedzmy, oczka mają rozmiar 20 cm na 20, 30 na 30, takimi dosyć grubymi tymi oczkami, taką linową siatkę się na to nakłada, wokoło się zapina, ściąga się ją i zapina się ją wokoło i w ten sposób ten ładunek na tym plastrze jest zabezpieczony, żeby to wszystko się nie rozleciało. Dobra, skompletował nadawca przykładowo taką właśnie paletę i musi to jakoś przemieścić. Taka paleta waży czasem nawet 5 ton, bo układał tego towaru, waży nawet 5 ton, no i trzeba to jakoś przemieścić. Taka blacha, czyli plaster, po naczepie porusza się po systemie rolek. O naczepie będzie osobny film, także rozszerzę temat w innym materiale. I porusza, po naczepie się porusza po rolkach, a u nadawcy bądź odbiorcy towaru porusza się również po systemie rolek, które sobie tam zamontował na magazynie. I w ten sposób on przemieszcza tą paletę, tą blachę i w ten sposób on ją ładuje na naczepę. O, jak słyszę, ma. Dobra, skończyliśmy na tym, że mamy taką blachę, czyli ten plaster, potocznie nazwaną przez kierowców blachę. Mamy ten plaster, ewentualnie można się też spotkać z takimi kontenerami, AKE się nazywają, to są takie kontenery do przewozu listów, poczty, bądź można się też spotkać z kontenerami do przewozu leków, które mają własną regulację temperatury. Można sobie ustawić temperaturę wewnątrz tego kontenera, to jest taki prostokąt, prostopadłościan, sześcian, prostopadłościan, dobrze. Taki prostopadłościan, który utrzymuje temperaturę. To jest taka izoterma, ta jakby lodówka i ona utrzymuje temperaturę na przykład plus 40 bądź plus 50 stopni. I to jest właśnie kontener do przewozu leków. Drogą lotniczą oczywiście. Także można się spotkać w tym transporcie właśnie z takimi blachami bądź z takimi kontenerami. One również mają swoją wagę, więc muszą się poruszać po tych rolkach.
czym się wiąże ładunki, omówiłem, z czym się wiąże może dla kierowcy tego typu transport. Dla kierowcy wiąże się to z tym, że transport odbywa się drogą ciągłą, czyli wytłumaczę. Ładujemy się u nadawcy towaru. Zazwyczaj oczywiście te ładunki lotnicze przerzuca się pomiędzy lotniskami, czyli z Frankfurtu jedziemy na przykład do Amsterdamu, bądź z Amsterdamu jedziemy do Paryża pomiędzy lotniskami, albo do Brukseli. Zazwyczaj lotniska mamy w większych miastach, także pomiędzy tymi lotniskami będziemy kursować i nadawca ładuje nam towar, załadowaliśmy się i prawdopodobnie tego samego dnia będziemy się rozładowywać. Nie ma dłuższych pauz po drodze. Jeśli trasa jest zbyt długa, przykładowo ma 1000 km, no to się stosuje podwójną obsadę. A jeśli nie ma możliwości podwójnej obsady zastosować, to wtedy się stosuje tak zwaną sztafetę. Czyli kierowca się ładuje, załadował się i goni. Jedzie, jedzie. Przykładowo mam 600 km do przejechania, przejedzie na pewno. I po 600 km organizuje się przepinkę. Spotykają się ciężarówki na parkingu, następuje przepięcie naczepy i naczepa jedzie non-stop do celu. Ten transport odbywa się bardzo szybko. Przerzucanie tych właśnie przesyłek lotniczych musi się odbywać szybko. Także przede wszystkim wiąże się to z tym dla kierowcy, że naczepa bez przestoju, bez dłuższych pauz zmierza do celu, towar właściwie. Czyli na długą pauzę bardzo rzadko, praktycznie nigdy się nie stoi na parkingu. Nigdy praktycznie nie stoimy załadowani, tylko zawsze będziemy stać na pusto. Poza tym dla kierowcy wiąże się to również z tym, że będziemy podróżować głównie w nocy. To jest jednak to, że transport przesyłek lotniczych charakteryzuje się tym, że kierowca podróżuje głównie nocami. Teraz może dla przedsiębiorcy troszeczkę informacji. Chcąc wykonywać taki transport, przede wszystkim trzeba nabyć sprzęt, naczepę odpowiednią, która jest dosyć kosztowna, waży trochę, kosztuje sporo, bo to zazwyczaj musi być chłodnia bądź izoterma, to jest jakiś tam koszt, czyli odpowiedni sprzęt. Poza tym przedsiębiorca musi nabyć, że tak powiem, licencję do wykonywania tego typu transportu. Oprócz tego musi przeszkolić kierowców w zakresie bezpieczeństwa przewozu. Jest to takie szkolenie głównie w celach bezpieczeństwa, czyli wybierania mniej miejsc postojowych. Wszystko jest związane z terroryzmem. Wszystko jest związane z terroryzmem, aby uniknąć tych zagrożeń. Także głównie to szkolenie odbywa się z tego zakresu. Zwracać uwagę na jakieś tam miejsca, na jakieś uszkodzenia towaru i tak dalej. Głównie o to chodzi i pracodawca musi przeszkolić swoich kierowców w tym zakresie. Nadawca towaru, gdy kierowca przyjedzie na załadunek, może zadzwonić sobie do przewoźnika i poprosić go o przesłanie tych dokumentów. Proszę nam przedstawić, czy macie przeszkolony personel. W innym przypadku niestety nie będzie możliwy załadunek. Także to się wiąże jeszcze z tego typu wymogami. Raczej to takie informacje dla przedsiębiorcy. Co tu jeszcze? Dla kierowcy może jeszcze to. Tak, jak wspomniałem wcześniej, jeździmy głównie w nocy. No teraz wstałem. Jest godzina. Wstałem no 2 godziny temu już prawie. Mamy 20:30. Czyli kierowca wstaje około godziny 18, 17, 16, różnie. W zależności, o której skończy. Jak pracuje w nocy, to kończy rano. Czyli dla niego rano to jest wieczór. Także wstałem dopiero i będę startował o godzinie 21:30 i zaczyna się mój dzień pracy. Także jeździmy głównie w nocy. Kiedy wszyscy kładą się spać, my dopiero zaczynamy. Kiedy my kończymy, wszyscy się kładą spać. Co w związku z tym? W lecie nie ma problemu, ponieważ wstając o godzinie 16 załapujemy się jeszcze na to słońce, jeszcze jest długo, do 21 świeci, do 21 może przesadziłem, ale do 20 jeszcze mamy słonko,
Także jeszcze załapiemy się na słońce. Najgorzej jest zimą. Najgorzej jest zimą. Kładziemy się spać o 8 czy o 7, ciemno. Wstajemy o 16 czy 17, ciemno. Także bardzo mało tego słońca jest. Także kierowca jest... Jednak to jest istotne. Brak tego słońca to jest jakiś tam brak witamin i tak dalej. Jest to zagrożenie jakieś dla kierowcy. W szczególności kierowcy, który jest, ma osłabioną, że tak powiem, zdolność, odporność depresyjną. Może się coś takiego przydarzyć, także trzeba się z tym liczyć. Poza tym kierowca w tym transporcie nie wykonuje wiele pracy. Właściwie nic nie robi. Można chodzić w koszulce. Dobra, ubrałem koszulę. Prasuję się. 2 godziny temu ubrałem. Także 3 godziny, żelazka. 37 stopni stała temperatura i powinno być wyprasowane. Kierowca nic nie robi, może chodzić w koszuli. Praca kierowcy polega głównie na wciśnięciu przycisków i otworzeniu drzwi w naczepie. O tym będę mówił przy filmie przy okazji naczepy do tego typu transportu. Ale jeśli nic nie robi, no to jednak te mięśnie stawy się zastają. W szczególności jak kierowca po całej nocy pracy, no, myśli tylko położyć się spać, raczej o 8 rano czy o 7 skończył pracę, przepracował całą noc, to raczej rzadko który kierowca myśli o bieganiu czy uprawianiu jakiegoś sportu. Także zazwyczaj kierowca się kładzie spać, no i te mięśnie się zastają, nic kierowca nie robi. To też ma jakieś skutki, na pewno. No i trzeba się z tym liczyć, także no nie jest to praca dla każdego i trzeba, że tak powiem, rozsądnie podjąć decyzję, zanim się podejmie tego typu pracę.